Raz, raz. Dobra, jest. Nagrywa się z głosu. Zapraszam Państwa radnych do sali obrad. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Od nowa musimy się zalogować do systemu, tak? Już zalogowaliśmy się. Szanowni Państwo, jesteśmy jeszcze przed uchwaleniem uchwały budżetowej na rok 2020, ale w związku z tym, że są z nami panie dyrektorki ze szpitali w Pionkach i Wiłży, i proszę o króciutkie wystąpienia pani dyrektor. Bardzo proszę, zapraszam. Panie przewodniczący, panie starosto. Proszę na siedzące, bardzo proszę, tak. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, szanowni państwo. Korzystając z okazji bycia na ostatniej sesji Rady Powiatu w tym roku, chciałam bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim państwu, całemu zarządowi za wsparcie, za środki. Wszystkim państwu dziękuję w imieniu całego szpitala i społeczności szpitala i pracowników szpitala i ludzi, którzy tam się leczą w tym szpitalu. Także mam nadzieję, że budżet, który państwo uchwalacie na przyszły rok, da nam możliwości kontynuowania dobrych zmian w tym szpitalu poprzez modernizację infrastruktury, która jest niezbędna. I bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim jeszcze raz życzę zdrowych, wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Proszę pani dyrektor z Pionek. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, szanowni państwo. Ja również, korzystając z okazji, chciałam serdecznie podziękować za wsparcie. Chciałabym powiedzieć przede wszystkim finansowe, ale tak, finansowe, ale również i to merytoryczne. Ono było, jest i będzie nam bardzo potrzebne i z tego miejsca tutaj bardzo serdecznie za to dziękuję. Jeżeli wspomniałam tutaj o wsparciu finansowym, chciałabym może nie literalnie, ale w dwóch zdaniach powiedzieć, co udało nam się zrobić, ponieważ uważam, że to jest niezwykle istotne dla funkcjonowania, dla działania naszej jednostki. Naprawdę w dwóch zdaniach. Pieniądze, które otrzymaliśmy, zostały przeznaczone na niezbędne remonty. Remonty, które musieliśmy przeprowadzić z uwagi na kondycję naszej infrastruktury, naszej placówki. W tym momencie mamy wyremontowany oddział wewnętrzny, dokonaliśmy niezbędnych napraw w ZOL-u, wyremontowaliśmy poszczególne pomieszczenia w specjalistyce. Naprawdę one były bardzo potrzebne i bardzo za to dziękuję. Czy pochwalić się? No tak, mogę powiedzieć, że dzisiaj mogę stwierdzić jednoznacznie, że udało się zakupić i doposażyć nasz szpital w niezbędny sprzęt, zarówno rehabilitacyjny, blok operacyjny i oddział wewnętrzny. Tego typu zakupy nie były dokonywane, albo inaczej, w bardzo znikomej ilości były realizowane w poprzednich latach. Dzisiaj udało się dzięki prawidłowemu przeprowadzeniu procedury przetargowej, udało nam się i szybkiej i sprawnej zakupić sprzęt, który będzie nam służył jeszcze bardzo wiele lat i będziemy mogli go wykorzystać na poczet realizacji swoich zadań w, już miejmy nadzieję, w nowej, częściowo w nowej infrastrukturze. Jeszcze raz serdecznie za to dziękuję i ze swojej strony mogę zapewnić, że będę starała się, tak jak do tej pory, realizować swoje zadania z należytą starannością, tak abyśmy mogli powiedzieć, że mamy sprawnie funkcjonujący szpital pomimo
no oczywiście wielu, wielu przeciwności losu i braku pieniędzy, ale postaram się, żebyśmy naprawdę działali sprawnie i żeby nasi pacjenci byli usatysfakcjonowani ze świadczonych, realizowanych u nas zabiegów. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo paniom. Szanowni państwo, ja myślę, że panie dyrektorki mają dużo obowiązków. Zbliża się koniec roku, mnóstwo rozliczeń, zakończenia roku. Także jeśli panie uważają, że muszą odjechać, to dziękujemy bardzo. Proszę też przekazać wszystkim współpracownikom, podopiecznym, chorym życzenia od całej Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Wznawiamy obrady. Jesteśmy w piątym punkcie porządku obrad. Podjęcie uchwały budżetowej. Przed przerwą o głos prosił pan Świfierczyk. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam kilka pytań dotyczących budżetu, projektu budżetu na przyszły rok. Chodzi mi o Fundusz Dróg Samorządowych, bo to jest fundusz, praktycznie jedyne źródło pomocowe, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. I ponieważ no nie dla wszystkich chyba jest tutaj, są te zapisy jasne w projekcie budżetu, więc może chciałbym tutaj prosić panią skarbnik pewnie, bo ona tutaj jest najbardziej zorientowana. Jakie zadania były finansowane w tym roku, bo ich jest trzy, no trzy w jednym, trzy w drugim, to nie może być więcej. Chciałbym wiedzieć, jakie te środki wpłynęły faktycznie na konto. Mówię tutaj o faktycznym wpływie do naszego budżetu. Jakie są przyrzeczenia, czy powiedzmy już takie zadania, które mają gwarancję finansowania na rok przyszły? No i oczywiście te, które są wnioskowane jeszcze dopiero, czyli takie, no, które tutaj zarząd ma intencje zabiegania o te środki pomocowe. I to jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy zadania, które jest nowym zadaniem, a mianowicie adaptacja CKZ IU Chwałowice z przekształceniem adaptacja na potrzeby specjalnego ośrodka wychowawczego. Jest tutaj 500 tysięcy złotych w projekcie jako dokumentacja techniczna. Do czego się będzie sprawdzało? Czy w ogóle ta szkoła zmieni zupełnie swój charakter? Czy będą tam jakieś klasy, które będą kształciły rolników? Czy w zupełnie będzie to przekształcenie na ośrodek szkolno-wychowawczy. Trzecie pytanie to wynika z zapisu takiego dosyć enigmatycznego w projekcie budżetu, mianowicie planowanych redukcji w Powiatowym Urzędzie Pracy, bo tu są jakieś, no rozumiem, wpływ na finanse przyszłego roku, na wydatki. Chciałbym spytać, jakie są planowane redukcje w Powiatowym Urzędzie Pracy? Czy są planowane, czy jakieś decyzje podjęte, jeśli chodzi o zmianę struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy? Bo na jednej z komisji zapytałem, chciałbym potwierdzenia, czy to prawda, że filia w Przytyku i filia w Jedlni Letnisko będzie zlikwidowana. I jeszcze mam pytanie takie podobne do poprzednich, a mianowicie mamy tą świadomość, bo to nie było nigdy wyraźnie powiedziane, nie była o to pytana Rada Powiatu, ale został zlikwidowany ośrodek młodzieży, międzypowiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli w Iłży. Rada Powiatu podejmowała decyzję, uchwałę o powołaniu tego ośrodka, natomiast my żeśmy nigdy nie podejmowali uchwały o rozwiązaniu tego ośrodka. Chciałbym wytłumaczyć, jaka tutaj była procedura przeprowadzona, bo rzeczywiście tego ośrodka nie ma. No, wiemy z kontekstu, że tak powiem. Brakuje oczywiście tutaj nakładów na ten ośrodek w przyszłym roku. To wynika z projektu budżetu. I pytanie takie, ponieważ mam świadomość, że w rejestrze wojewody ten ośrodek istnieje. Skoro w takim razie został zlikwidowany,
to czemu nie ma zmiany w rejestrze wojewody, bo tak chyba powinno być. Czy tutaj rzeczywiście państwo będziecie przeprowadzicie jakąś uchwałę, która by formalnie likwidowała ten ośrodek? No i na dzisiejszej sesji jest proponowany również likwidacja zespołu orzekania do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. No też zaskoczenie, myślę, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby po prostu przeprowadzić to taką procedurą, która obowiązuje zawsze, czyli że komisje odpowiednie powinny opiniować taki zamiar, powinny się wypowiedzieć, powinniśmy znać okoliczności, które skłaniają zarząd do takiej decyzji. Tłumaczenie, że możemy o tym podyskutować dzisiaj, no byłoby, jest trochę nie na miejscu, dlatego że skoro zawsze komisje zajmują się taką problematyką, swoją problematyką, no to w tym przypadku również powinno tak się stać. I już trzecie pytanie dotyczy imprez, które są planowane w przyszłym roku. Ja rozumiem, że dotychczasowy kalendarz imprez jest zachowany, natomiast są nowe dwie imprezy, chcielibyśmy trochę wiedzieć. Piknik rodzinny, tak? I drugi jest chyba piknik gali strażackiej. Jakbyśmy mogli czegoś więcej się dowiedzieć o tych imprezach. To tyle mam. Ja z przyjemnością się odniosę do tych pytań i będę prosił jednak zarówno pana dyrektora Szewczyka, jak i panią Joannę Wątorską, panią Joannę Chojnacką o uzupełnienie, dopowiedzenie pewnych szczegółów, które jestem przekonany dyrektorzy lepiej to zrobią. Ale co do konkretnych spraw. Otóż jeśli chodzi o imprezy, o jakich pan pytał, od tyłu będę odpowiadał, imprezy, o jakie pan pytał, to rzeczywiście przyjęliśmy kartę praw rodziny, tam jest dużo ciekawych, atrakcyjnych, ważnych wydarzeń zaplanowanych, wśród nich jest również piknik rodzinny, 50 tysięcy złotych jest zaplanowane, ale oczywiście mamy taką dobrą, myślę, już praktykę, zapraszamy do współpracy, czytaj, do współfinansowania gospodarzy, z którymi moglibyśmy tego typu imprezy przeprowadzać, powiedzmy symbolicznie złotówka do złotówki. I tak mam deklarację pana burmistrza z Pionek, że włączy się oczywiście dając złotówkę, my dajemy drugą złotówkę, mamy w ten sposób 2 złote i dzięki tym 50 tysiącom złotych możemy zrobić o 100% więcej niż to zapisaliśmy w budżecie na rok 2020. Myślę, że karta praw rodziny to jest w ogóle szersze, ciekawsze i bardziej wymagające rozmów, ustaleń, planów, działania, zagadnienie niż tylko oczywiście sprowadzające się do tego typu imprezy, ale jeśli pan pyta o imprezy, to tak sobie to wyobrażamy i myślę, że tak to będziemy realizować. Rzeczywiście mamy zaplanowaną galę strażacką. Myślę, że nasi strażacy OSP na to zasługują. Im się to po prostu należy, panie Mirosławie, jakby powiedział klasyk. A jeśli tak, to chcemy takie spotkanie zrobić niekoniecznie w maju, kiedy tych imprez strażackich jest bardzo dużo i ta konsolidacja spowodowałaby, że trudno byłoby to środowisko zaprosić na przykład do Jurzy, na przykład do szkoły muzycznej, czy do Pionek. No ja tutaj nie rozstrzygam, ale chcemy zrobić właśnie taką galę strażacką tych maluchów, czyli te młodzieżowe drużyny, tych starszych trochę strażaków, po to, żeby właśnie ich zauważyć, docenić, podziękować. I myślę, że to jest inicjatywa, którą z pewnością pan jako strażak będzie popierał. Ponadto jest jeszcze wiele imprez, na przykład to wspomniane przywitanie lata, o których mówił Krzysztof Kozera. Rzeczywiście do tej pory było zawsze tak, że w Domaniowie to robiliśmy i na pewno z Domaniowa nie zrezygnujemy. Natomiast tych akwenów wodnych mamy więcej w powiecie radomskim i chcielibyśmy może, mówiąc tak militarnie, dywersyfikując te pieniądze w różne miejsca, zapraszając do współfinansowania wójtów, burmistrzów, powtarzam, złotówka do złotówki i w ten sposób zaistnielibyśmy szerzej, mocniej,
Jeśli chodzi o targi papryki, bo już więcej odpowiadam na ten temat, to oczywiście też nie zrezygnujemy. Pytanie tylko, czy aby na pewno chcemy w takich proporcjach uczestniczyć. Jeśli chodzi o dożynki, rozmawialiśmy z panem wójtem Piotrem Leśnowolskim. Jest zgoda, oczywiście szczegóły przyjdzie czas jeszcze ustalać, ale takie mamy plany, żeby tam się te nasze dożynki odbyły. Ponadto oczywiście gala sportu, perła powiatu też rozszerzona, jeśli chodzi o jeśli chodzi o firma przyjazna rodzinie. Dochodzi taka dziedzina, było 5 plus nagroda specjalna starosty, powiedzmy teraz będzie 6. taka, wypadło mi z głowy, kategoria, o, dziękuję, tak, to będzie 6. kategoria, firma przyjazna rodzinie. I to tak pokrótce oczywiście, bo tych imprez mniejszych planujemy dużo i chcemy, aby się włączali nie tylko burmistrzowie z Iłży i z Pionek, ale żebyśmy zaprosili do tego dobrej aktywności wszystkich wójtów i już to spotkanie, które planuję w styczniu, mam nadzieję, że również poruszy ten wątek i skutecznie domówimy pewne szczegóły co do pewnej deklaracji, bo drogi ciągle będą leitmotivem takiego spotkania. Jeśli chodzi o orzekanie o niepełnosprawności, jak dobrze się orientuję, wszyscy członkowie Komisji Administracji są na sali, mają prawo zadać pytanie, dyskutować. Za chwilę być może będą inne pytania w tym zakresie. Wszyscy pracownicy, którzy są w zespole, dostali propozycję przejścia do starostwa. Wszyscy wyrazili zgodę na piśmie i będą pracownikami starostwa. Oczywiście ich warunki pracy i płacy praktycznie się nie zmienią, bo to będzie to samo miejsce. Co zyskujemy? Myślę, że nie musi być już wtedy kadrowej, mówiąc tak wprost, też księgowość będzie bezpośrednio podlegała pod naszą główną księgową. Oczywiście pewne zadania będą musiały być robione, ale z tego wynikające też, nie chcę być oszczędności, bo tu może za duże zadęcie, ale pewien przepływ informacji, konsolidacja, która polega na tym, że ta współpraca moja chociażby ze starostami, jeśli chodzi o porozumienia, będzie dużo lepsza, bo przypomnę, udało się to zrobić na początku 2019 roku. Nie ma pana Józefa Bociarskiego, myślę, żeby to potwierdził, jak skutecznie, uczciwie, jednoznacznie udało się zawrzeć porozumienia, jeśli chodzi o pozostałych starostów i oni się z tych porozumień wywiązują. Nie było do tej pory problemów, jeśli chodzi o zobowiązania wobec nas, a takie problemy, przypomnę, w przyszłości mieliśmy z innymi samorządami, więc temu ma służyć ten ruch i tutaj zachęcam, żebyśmy oczywiście wyrazili formalną zgodę. Jeśli chodzi o MOD, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, przypomnę artykuł 320 ustawy i odsyłam do tego zapisu, tam jest jednoznacznie napisane, że ośrodek przestaje istnieć wprost, jeżeli nie otrzyma akredytacji do końca sierpnia. My tutaj w żaden sposób nie mamy nic do roboty, nie mieliśmy wpływu na danie akredytacji albo nie danie akredytacji. To była pewna aktywność nieskuteczna, jak się okazuje, tego ośrodka w ostatnich nawet nie miesiącach, tylko latach, bo ten ośrodek tak naprawdę nigdy nie miał akredytacji i on w ogóle, słuchajcie, ja jestem nauczycielem, ale naprawdę nie chciałbym tutaj ciszej nad tą trumną. Nie ma tego ośrodka, ustawa to wygasiła, nie my. My tutaj, jak powtarzam, nic nie mamy do roboty. Subwencja przyszła do końca sierpnia. Do końca sierpnia na nauczycieli doradców, którym też my powinniśmy płacić, a subwencja przyszła od kuratora do końca sierpnia. Myślę, że pośrednio kurator uznaje, uświadamia sobie i stwierdza coś, czego być może pan nie wyczytał ze strony pana wojewody, ale ja tutaj nie mam wpływu na to, co pan wojewoda zamieszcza, czego nie zamieszcza na swojej stronie. Powtarzam, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z mocy ustawy, artykuł 320, wygasł, ponieważ nie uzyskał akredytacji. Redukcja, no to jest ciekawe słowo, nie ma żadnej redukcji, jest redukcja bezrobocia, to prawda.
prawie 50% spadło bezrobocie w ostatnich latach, o tych mówiliśmy. Była prowadzona polityka, taka bym powiedział ambitna, żeby nie powiedzieć mocarstwowa, 7 filii na bogato w Urzędzie Pracy, jeśli chodzi o zatrudnienie. I pan dyrektor po prostu dostał informację o budżecie, jakim będzie dysponował. Nikt nie oczekuje od niego nic ponad to, do czego jest zobowiązany, to znaczy zobowiązany jest do tego, żeby realizował swoje zadania w ramach budżetu i kompetencji, jakie posiada. A budżet, powtarzam, wynika również ze zmniejszonego bezrobocia, a w związku z tym, no to jest chyba oczywiste, zgadzam się, nie jedynym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest szukanie ludziom pracy, mówiąc tak potocznie, nie jedynym, to prawda, ale jednak jest to Powiatowy Urząd Pracy i w tym zakresie, powtarzam, w projekcie już za chwilę, nie, już w budżecie, tak, bo uchwaliliśmy przecież ten budżet? Nie, nie uchwaliliśmy, myśmy się myli wszyscy, tak? Przed nami jest głosowanie, tak. Więc za chwilę będzie już prawem i ta kwota będzie obowiązywała, bo mieliśmy tych przerw trochę i dyskusji już, ale jesteśmy przed głosowaniem, tak. Więc za chwilę to będzie prawem i kwota, jaka jest dla pana dyrektora, jest znana panu dyrektorowi wcześniej. Jakie on w związku z tym podejmie działania, żeby tę firmę prowadzić tak samo albo i lepiej, bo ja uważam, że można lepiej. Czy on zatrudni więcej osób, czy podziękuje niektórym, to już jest jak gdyby decyzja pana dyrektora. Ja i zarząd generalnie przychylam się do propozycji wystosowanych na piśmie przez pana dyrektora. Różne ma propozycje, co ostatecznie zrealizuje, czy jak to pan powiedział, zredukuje filię, czy ludzi, bo chyba też pan miał to na myśli, tego nie wiem, ale to już pan dyrektor ma tutaj długopis w ręku. CKZiU, czy dalej będą się kształcić rolnicy? Przypomnę, że tam naboru do szkoły rolniczej dziennej nie było chyba od kilkunastu lat. Owszem, kształcą się na kursach, na takich kursach ludzie dorośli w weekendy i absolutnie ta oferta i ta propozycja będzie zachowana. Oczywiście, że będzie zielone światło też na to, żeby był nabór do szkoły dziennej, ale tu mówię uczciwie, nie będzie zgody na 17-osobową klasę. Nie będzie zgody, bo to by było niemądre, jeśli, co daj Boże, będzie 25, 30, 34 chętnych do pierwszej klasy, super. Prowadzimy to dalej. Planujemy rzeczywiście zrobić zespół szkół, ale powtarzam, specjalnych, tak, mamy 500 000 zł. Jako pewien początek, mam nadzieję, też pozyskania środków zewnętrznych. Jakich, skąd i czy na pewno, w tej chwili tego nie odpowiem, bo no bo przecież wiadomo, że nie odpowiem, ale z pewnością PFU, później pewien projekt, który musi uwzględniać no chociażby wymianę instalacji elektrycznej, która niezależnie od tego, co tam by się działo albo co by się nie działo, musi być zrobiona i parę innych rzeczy chcemy zrobić. Myślę, że taki ośrodek docelowo jak w Pionkach, tylko że z ofertą do spania, do jedzenia, do funkcjonowania jest atrakcyjny. Nie jest to atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy mają energii, pomysłów bardzo dużo na godzinę i dla nich taka atmosfera i takie otoczenie jest pewnym bodźcem usypiającym, a oni chcą adrenaliny. Z pewnością dla takich dzieci, jak tutaj były przed godziną, to jest dobra propozycja. Ważne, żeby nam się to udało. Fundusz Dróg Samorządowych, znowu poproszę za chwilę panią Joasię, jedną i drugą, jeśli mogę tak powiedzieć, Joannę Chojnacką i panią Joannę Wątorską, ale przypomnę, wnioski złożone jeszcze w 2018 roku do FDS-u 50%, dwa zadania dostały dofinansowanie. Dodatkowo jeszcze dostaliśmy 1,5 miliona z rezerwy ogólnej, przypomnę. Trzy wnioski złożone do FDS-u wiosenne, podpisywałem już umowę kilka tygodni temu wraz z panem wicestarostą i panią Joannią Wątorską. Przyznam, że już nie wiem, czy one są na koncie, czy nie, ale jeśli ich jeszcze nie ma, to z pewnością będą. No a jeśli chodzi o te trzy drogi sierpniowe, tak to nazwijmy, to oczywiście jeszcze zwierzyna jest w lesie, jeszcze się nie cieszmy, jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, ale wierzę, że te zadania będą zrealizowane. Oczywiście zaplanowaliśmy tam jako finansowanie tych zadań sierpniowych nasze środki
zero środków wójta, burmistrza, mimo że mamy takie deklaracje, to z ostrożności, nie chcę powiedzieć procesowej, ale ostrożności finansowej, nie wpisaliśmy tych środków. Też zaplanowaliśmy sobie, jeśli tak można, nie pesymistycznie, ale ostrożnie 60% z Funduszu Dróg Samorządowych, jeśli chodzi o te trzy wnioski sierpniowe, czy dostaniemy w ogóle, czy dostaniemy 50, 60, 70 czy 70 plus, nie wiem, ale to jest pewna projekcja, którą jeśli się ziści, to możemy pozyskać, jak powtarzam, 35% od wójtów, burmistrzów, tutaj mam nadzieję trochę więcej, ale oczywiście przetargi to też jest pewna niewiadoma i tutaj nie muszę nikomu tłumaczyć, że przetargi to jest tak naprawdę godzina prawdy i pokaże nam coś więcej. Bardzo proszę pani Joanno o dziękuję bardzo. To która pani Joanna w czerwonym stroju pierwsza, bo obydwie w czerwonych strojach. Proszę. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Najpierw powiem o środkach, które zostały wprowadzone do budżetu tegorocznego, czyli dotyczące budżetu 2018 roku. Ustawą z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych powołany został nowy instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania drogowe. I w miesiącu czerwcu, tak jak pamiętacie państwo, wprowadziliśmy do budżetu 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na dwie drogi. Kuczki Kazimierówka Skaryszew w kwocie 2 019 743 zł i na drogę Radom Gębarzów Polany kwotę 2 242 962 zł. Tak jak wspomniał pan starosta, było to dofinansowanie 50%. I te środki oczywiście wpłynęły do powiatu, zostały one już przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i zostały już wydatkowane. Natomiast teraz przejdę do zadań, które dostaliśmy dofinansowanie w tym roku, ale te zadania nie są zrealizowane w całości, trzy właściwie, a część została wprowadzona do budżetu przyszłorocznego. Więc tak, Jedlin z Bartodzieje Łukawa Głowaczów jest to zadanie, które było zaplanowane i tak był złożony wniosek w cyklu dwuletnim. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80%, czyli 5 634 545 zł. Ponieważ było to zadanie, tak jak wspomniałam, w cyklu dwuletnim, więc planując budżet na 2020 rok, wprowadziliśmy do przyszłego roku do budżetu dotacje w wysokości 4 355 056 zł. Dzieląc to zadanie w stosunku do planowanego przerobu na tym zadaniu. Resztę środków, czyli 1 279 489 zł wprowadziliśmy do budżetu tegorocznego i to będziecie państwo mieli w uchwale, która będzie procedowana w kolejnym punkcie sesji. Natomiast inna sytuacja wynika, raczej dotyczy zadań Kuczki Kazimierówka Skaryszew i Wieniawa Przytyk Jedlińsk. Te zadania w momencie składania wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych były zaplanowane do realizacji w tym roku. Z uwagi na to, że umowy z wykonawcami zostały podpisane dosyć późno i nie udało się tych zadań w całości zrealizować w tym roku, planując budżet do przyszłego roku, do budżetu została przeniesiona kwota w wysokości 6 436 951 zł. Tutaj jeszcze niczym wyjaśnię dokładnie, z czego to wynika, to jeszcze może wspomnę, że te zadania też dostały dofinansowanie w wysokości 80%. I tak, Kuczki Kazimierówka Skaryszew otrzymała dofinansowanie 3 912 027 zł, natomiast Wieniawa Przytyk Jedlin z kwotę 3 921 38 zł. I ponieważ, tak jak już wspomniałam, te zadania nie będą zrealizowane w całości w tym roku, zmieniły się przepisy w ustawie o finansach publicznych od 1 stycznia 2020 roku, czyli można było je zastosować po raz pierwszy do planowania na 2020 rok, że środki otrzymane w danym roku na rachunek powiatu, a nie wykorzystane na zadanie, czyli wynikające z rozliczeń między dochodami i wydatkami, można zaplanować jako przychody przyszłego budżetu.
I tak też my, wiedząc o tym, że już to zadania nie będą zrealizowane w całości, zaplanowaliśmy te przychody do przyszłorocznego budżetu z tego tytułu i też te dwa zadania zostały wprowadzone do przyszłorocznego budżetu. A w tym roku też tylko w stosunku, raczej w takiej ilości środków, jaka odpowiada przyrobowi w tym roku, wprowadzamy do budżetu część, czyli na kuczki Kazimierówka z Karyszew 276 027 zł, a Wieniawa przy Tykienlińsk 1 120 087 zł. I te pieniądze będą wydatkowane w tym roku, a te, które wpłyną, wejdą jako przychody przyszłego okresu i będą wydatkowane w przyszłym roku na to zadanie. I łącznie, może jeszcze, czy niczym jeszcze powiem o łącznej kwocie, ile w ogóle z tego Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy środków, to jeszcze tutaj odpowiem na pytanie, że umowy zostały podpisane na te trzy zadania w tym roku, tak jak pan starosta wspominał, podpisywane były 11 grudnia. Środki do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, ale jest umowa przewiduje, że Wieniawa, Przytyk, Jedlińsk i Kuczki, Kazimierówka, Skarysze wpłyną pieniądze do końca roku, natomiast pieniądze na Jedlińsk, Bartodzieje, Łukawa, Głowaczów wpłyną proporcjonalnie do wysokości przerobu na danym zadaniu i złożonego wniosku. I tak, łącznie środków, jakie otrzymaliśmy na podstawie podpisanych umów z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest kwota 17 730 315 zł na te pięć zadań, które wymieniłam. Do przyszłorocznego budżetu jeszcze zaplanowaliśmy, a rezerwa ogólna nie ma tutaj. To są środki z samego Funduszu Dróg Samorządowych. Z rezerwy ogólnej otrzymaliśmy 1 493 425 tysięcy na zadanie Radom Gębarzów Polany. I to był. Nie, gmin to są tylko pieniądze Funduszu Dróg Samorządowych i pieniądze z subwencji ogólnej budżetu państwa z rezerwy. A do budżetu przyszłorocznego, tak jak już wspominał pan starosta, zaplanowaliśmy zadania Wieniawa, Przytyk, Jedlińsk, gdzie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowaliśmy też środki na Gulin, Wsola, Wojciechów, gdzie też został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, i Wierzbica, Modrzejowice, gdzie też został złożony wniosek, z tym, że tak jak już wspomniał pan starosta, zabezpieczyliśmy tylko środki własne, ponieważ nie ma teraz podstaw do tego, żeby wprowadzić środki zewnętrzne, ani zarówno z pomocy finansowej gmin, ani z Funduszu Dróg Samorządowych. Muszą być po prostu podjęte uchwały przez gminę o udzieleniu pomocy finansowej. To będzie podstawa do wprowadzenia do budżetu i będziemy to robili w trakcie roku, tak jak państwo doskonale wiecie, robimy to już nieraz, robiliśmy i będziemy tak to robić. A z Funduszu Dróg Samorządowych musimy mieć już listę zadań rekomendowanych do dofinansowania i wtedy ewentualnie można dopiero wprowadzać albo na podstawie umów podpisanych. To wszystko. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Czy pani dyrektor Chojnacka chce uzupełnić? Myślę, że nie ma co. Tak. Pan Czarek Nobis prosił głos. Panie przewodniczący, panie starosto, prace nad budżetem odbywały się dość długo. Ja mam taki wniosek, dyskusję, był czas na komisjach, aby zamknąć dyskusję. Pieniędzy na budżecie od rozmów nie przybędzie. Trzeba się wziąć do pracy i pracować na tym, co jest, i zakasać rękawy i pozyskiwać zewnętrzne środki, które dadzą nam możliwość zwiększenia inwestycji w budżecie. Mój wniosek o zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Dziękuję. Pan Marian Wikła, proszę. Płac. Ale przypomnę, że jeżeli była sprawa wywozu majątku po godzinach nielegalnie przez pracownika i była sprawa zwolnić karnie, pani przewodnicząca związków zawodowych miała wśród państwa naprawdę zdecydowanych obrońców. Jeżeli pan dyrektor troszkę mniej podwyżek dawał osobom, które miały wiek emerytalny, był zarzut, że być może jest to dyskryminacja osób starszych. Dlatego uważam, że rzeczywiście mniej mówmy, natomiast nie o ludziach, których nie ma, to właśnie jestem ostrożny w osądach, bo naprawdę pan dyrektor jest pokornym i wykonawcą naszych tutaj postanowień.
Panie Marianie, nie zgodzę się zupełnie z panem, że pan dyrektor jest pokornym wykonawcą. Pan dyrektor odpowiada za politykę urzędu. Pan dyrektor powinien przewidywać, że bezrobocie spadło, że powinien już myśleć o tym, że nie rok temu zatrudniać 50 pracowników na umowy na czas nieokreślony, tylko które mieli na czas określony zmniejszać zatrudnienie. Pan dyrektor, kierowca pana dyrektora, doskonale wszyscy wiemy, był zatrzymany pod podejrzeniem o korupcję. Także nie mówmy, że pan dyrektor, że tu przewodnicząca związków zawodowych przychodziła na komisję, bo może ta komisja nie stanęła w prawdzie całkiem, tylko próbowała bronić dyrektora. Zamknijmy ten wątek, tak, panie. Ten wątek zamknijmy, bardzo proszę. Bo to nie warto, nie ma sensu, to w ogóle jest nie a propos. Dokładnie, ale skoro mówimy już, porusza pan Marian tę kwestię, to mówmy do końca. Czy są jeszcze... Pan Siewierczyk, proszę. Kto jest za tym, abyśmy zakończyli dyskusję nad budżetem? Proszę. No to zaczekamy chwilę, prowadzimy głosowanie. To może w tym czasie ja jednak zadam pytanie. Jest taka zasada. Głos za, głos przeciw i głosujemy. Mój był za. No proszę państwa. Proszę państwa, no chyba spotykamy się po to, żeby no poświęcić trochę czasu na dyskusję. Przecież to jest najważniejsza uchwała praktycznie dotycząca powiatu na przyszły rok. Ja bym prosił, Czarku, żebyś wycofał ten wniosek i wtedy... Stąd ponawiam wniosek, abyśmy dofinansowali tą drogę w wysokości 1 000 000 zł. Po pierwsze dlatego, że dokumentacja techniczna kończy się jej ważność w tym roku. Na tą drogę jest przeznaczone 450 tysięcy złotych. W momencie przeniesienia 1 000 000 zł z pieniędzy, które są przeznaczone w budżecie na remonty dróg powiatowych, ten fundusz wynosi 4 300 000 zł. Jest wyjątkowo wysokim funduszem, bo ja pamiętam, że w poprzednich latach on po prostu był zdecydowanie niższy. Jeśli byśmy 1 000 000 zł z tego funduszu przeznaczyli na dofinansowanie tej drogi,
ta droga zostałaby wykonana w tym fragmencie, najgorszym fragmencie tej drogi. I stąd moja prośba, abyśmy przegłosowali ten wniosek o wprowadzeniu takiej poprawki do budżetu. Proszę Państwa, jeśli mogę się odnieść, bo ja chciałem poprzeć wniosek pana Mirosława. Absolutnie to jest bardzo zasadny, dobry wniosek i będziemy chcieli go zrealizować. Oczywiście po przyjęciu budżetu, bo przecież nie ma mowy o tym, żebyśmy to zadanie wprowadzili dzisiaj. Ale tutaj pan wicestarosta mnie informuje, że on już zdążył podpisać, ja to zrobię niebawem, a mianowicie złożymy tę drogę do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, proszę Państwa. Tam jest proste zasady, do 50% finansowania, są sukcesy, 80% dostajemy, rozbijamy bank. Myślę, że pan Mirosław pomoże, pan marszałek województwa, zacna postać, też pomoże i w związku z tym dostaniemy 50% dofinansowania. Jeżeli takie pieniądze dostaniemy, jeżeli wójt gminy Zakrzew zadeklaruje 35%, jednakowe zasady dla wszystkich, proszę Państwa, myślę, że to jest uczciwe. Jeżeli zadeklaruje 35% pan Leszek Margas, a pan marszałek da 50%, bo przypomnę, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych to jest do 50%. Proszę Państwa, w tym roku zrobiliśmy z Fogru kawałeczek drogi w Wiedni Letnisko. Poziom dofinansowania, mówię 11%, ale tak naprawdę jest 8%, bo my się spieramy w tej chwili z marszałkiem i bardzo możliwe, że pójdziemy do sądu, bo ja nie odpuszczę 20 paru tysięcy, a to jest inny temat. Więc jeżeli złożymy wniosek, jeżeli dostaniemy na piśmie od pana wójta Zakrzewa, że 35% wkładu własnego, a 50% dostaniemy z Fogru, bardzo dobry wniosek, panie Mirosławie, i powtarzam, ja dzisiaj, jeśli to jest możliwe, podpiszę jeszcze, bo możemy ten wniosek złożyć. A jeśli chodzi o drogę Jaszowice-Wacławu-Sławna, to od strony Jaszowic oczywiście będziemy realizowali tę inwestycję, to znaczy chcemy ją przygotować, dobrze przygotować pod Fundusz Dróg Samorządowych, czyli zrobić dobry projekt. No i cóż, w 2021 roku, to prawda, w 2021 roku złożyć ją do Funduszu Dróg Samorządowych, do FDS-u, bo ta droga i ten kawałek, no byłoby zmarnowaniem szansy, gdybyśmy z takim kawałeczkiem do FDS-u występowali. Z całym szacunkiem dla gmin, ale gminy, słyszę, że po 500 000 dostają. Dla mnie to za mało, powiem szczerze. Dla mnie to za mało, 500 000 z FDS-u i stracenie jednej z trzech szansy, bo mamy tylko trzy szanse i trzy zadania możemy złożyć do FDS-u, więc dlatego to jest marnowanie szansy i składanie takiej drogi do FDS-u. Więc powtarzam, z Fogru 50%, 35% składu własnego pana wójta Zakrzewa i robimy tę drogę. Przypomnę tylko, że pan Mirosław jak refren do tej drogi wraca i bardzo dobrze, bo patriotyzm lokalny tu ma znaczenie, ale proszę Państwa, zdjęliśmy to zadanie i dzięki temu dostaliśmy 1,5 miliona z rezerwy ogólnej budżetu państwa, którą w 100% wykorzystaliśmy na innym zadaniu, rozliczając go do pierwszego etapu radom sołtyków do Gębarzewa. Przypomnę, oddawaliśmy tę drogę, pani o tym mówiła, skarbnik, więc popieram wniosek, proszę pomóc, pomożecie i robimy. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ale bardzo proszę radnych, żebyście się Państwo zdecydowali. Państwa, tu nie chodzi o wniosek do zmiany budżetu. To proszę, jest tak, to jest starosto, bardzo na pierwszej sesji po nowym roku. Żebyście Państwo radni się zdecydowali, jak składacie formalne wnioski, to albo głosujemy te wnioski, albo, bo teraz w końcu nie wiem, ten formalny wniosek podtrzymuje pan Czarek Nobis? No to, no bo my przerywamy tu, wprowadzamy do głosowania informatyce i na chwilę. Także bardzo proszę, jeśli są formalne wnioski, żeby przemyśleć. Dobrze, dziękuję. Pan Siewierczyk, krótko bardzo proszę. Panie Przewodniczący, pan starosta chyba w ogóle nie zrozumiał, nie? Bo ja złożyłem konkretny wniosek, poprawkę do budżetu i tu nie można dyskutować o nim, tylko po prostu zdecydować, albo przyjmujemy tą poprawkę, albo nie. Panie starosto, fajnie, że pan obiecuje, że jak nie przejdzie ta poprawka, to będzie pan wnioskował o wprowadzenie tej drogi i finansowania w przyszłym roku. Chętnie pomogę oczywiście, natomiast prosiłbym, aby zająć się moim wnioskiem. Poprawka do budżetu. Proszę Państwa, pan czegoś nie rozumie, panie Mirosławie. Otóż ta droga jest w budżecie. Niech pan czyta.
tam są zapisane określone środki. Tam nie jest napisane, że to jest na odcinek Jaszowice, Wacławu, Sławno. To jest cała droga. Wśród tego odcinka są odcinki, ten, o którym pan mówi, na który jest projekt, a dalsza część jest przewidziana do budżetu na realizację dokumentacji po to, żeby złożyć to do Funduszu Dróg Samorządowych. I w całości ten i w tym sensie droga jest w budżecie. Jeżeli dostaniemy finansowanie, o jakiej mówiłem, a nie chcę powtarzać, wtedy będziemy to realizowali. Chodzi tylko o to, żeby w tym roku złożyć do FOGR-u wniosek i ja zamierzam to zrobić. Panie przewodniczący, no rzeczywiście pan starosta ma tutaj chyba ograniczoną percepcję. Ja powiedziałem, że dofinansowanie tego zadania o 1 000 000 zł. Czy pan tego nie zrozumiał? Źródło finansowania? Słucham, skąd? Podałem. Pewnie wszyscy to zauważyli, pan może nie. Nie, bo mógłby pan powtórzyć, bo nie wiem, oczywiście. Skąd pan z 1 000 000 zł znalazł? Z tego funduszu, który jest przeznaczony w wysokości 4 300 000 zł, remonty przenieść 1 000 000 zł na dofinansowanie tego zadania, które... Czyli pan... oczywiście, dobrze, to w takim razie jak Szanowni naturalnie państwo, radni muszą rozstrzygnąć, czy rezygnować z remontów w miejscach, które są przewidziane na rzecz takiego rozwiązania. Jeśli to jest formalnie konieczne, to pewnie przegłosujemy ten wniosek. Szanowni państwo, radny Silfirczyk zgłosił, żeby zrobić poprawkę w budżecie, wprowadzić 1 000 000 zł, zdjąć z remontu dróg, a wprowadzić na zadanie inwestycje, droga, proszę podać nazwę tej drogi. Jaszowice, tak, i kto jest, i przystępujemy do głosu, możemy już, pani Moniko, głosować, czy jeszcze? Kto będzie za tym wnioskiem, żeby wprowadzić taką poprawkę? Tak, zabrać, tak. Możemy, przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym, żeby to zadanie wprowadzić, a zdjąć z innego zadania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak. Za wprowadzeniem wniosku było 5 osób, wstrzymała się 1 osoba, 17 osób. Wniosek został odrzucony. Dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania uchwały budżetowej. Wszyscy państwo otrzymali projekt budżetu. Pani przewodnicząca już odczytała opinię RIO i stanowiska wszystkich komisji. Ja mam prośbę, proszę wyświetlić jeszcze raz. Panie Mirosławie, proszę zwrócić uwagę, kto głosował za pańskim wnioskiem. To tak na święta. Bardzo proszę. To prezent ode mnie. Panie starosto, zawsze wierzyłem w pana inteligencję. Pański klub pana nie poparł, no. Został pan sam, gdybym nie ja, to by pan sam został. Ja głosowałem... Nie, słuchajcie, to tym razem mi się pomyłka zdarza, bo w głowie... Nie, ale proszę państwa, spokojnie. Nie, bo w głosowanie powinienem czerwony. W drugim głosowaniu, że za, ja tak, dobrze. Ja tylko, Krzysztofie, panie przewodniczący, hasło powinno być proszę o głosowanie. Nie kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. I każdy z nas głosuje czerwony, zielony, niebieski, że tak się wyrażę. Takie powinno być pytanie do radnych, ale albo ja takie polecenie. Ja głosowałem za drugim wnioskiem. Nie o to chodzi. Jeżeli przeprowadzasz głosowanie, to pan przewodniczący, jeżeli przeprowadza głosowanie, to powinien się zwrócić. Proszę o głosowanie i wtedy nie ma tego zamieszania. Dziękuję bardzo. Zatem... Panie przewodniczący, proszę. Proponuję, żeby było tak. Kto jest za wnioskiem Ślifirczyka i kto jest przeciw i będzie to bardzo proste. No dobrze, to... Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania uchwały budżetowej. Możemy, pani Moniko, już? Kto jest za przyjęciem budżetu na 2020 rok?
Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeszcze jedna osoba, ktoś nie głosował. Dwie nawet. Zwalniała się pani, bo się źle czuje. A wyszedł na chwilę radny. Tak. Szanowni Państwo, głosowało 22 radnych, 19 głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała budżetowa na 2022 rok, 20 rok została przyjęta. Dziękuję bardzo. Brawo. Myślę, że ta przerwa jednak nic dobrego nie zrobiła, bo się wprowadził chaos. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji 6. punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radomskiego na 2020 rok. Proszę Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej pana Ryszarda Dziurę o przedstawienie stanowiska komisji. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej na swoim posiedzeniu zajmowała się projektem tej uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zatem, czy są uwagi do projektu uchwały? Nie było żadnych. Do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Głosowało 22 radnych, 22 za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Panie starosto, i proszę na przyszłość nie wytykać mi, że się pomyliłem, bo jeśli radni się na poprzednich sesjach mylili, to ja nie wymieniałem imiennie, że się ktoś myli. Także bardzo proszę, panie starosto. Ale proszę się proszę. Przystępujemy do realizacji 7. punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu pracy Rady Powiatu w Radomiu na 2020 rok. Przesłałem Państwu radnym propozycję planu pracy Rady Powiatu Radomskiego na 2020 rok, w której ujęte zostały tematy obligatoryjne wynikające z ustaw oraz propozycje własne. Czy Państwo zgadzacie się z takim proponowanym porządkiem pracy Rady? Nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 22 za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji 8. punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z paragrafem 58 ust. 5 Statutu Powiatu Radomskiego Komisja Rewizyjna przedłożyła swój projekt planu pracy na 2020 rok. Został on radnym przesłany wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Czy są też uwagi jakieś do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Głosowało 22 radnych, 22 za. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji 9. punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Powiatu. Druk numer 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji czynności dotyczących podróży służbowych w stosunku do przewodniczącego Rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez Radę. Dlatego też należy podjąć stosowną uchwałę. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Czy są uwagi? Wskazuje się w tym projekcie uchwały panią Ewę Tkaczyk,
a w razie nieobecności pani wiceprzewodniczącej Tkaczyk, panią Teodozję Bień. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie. Panie wyrażają. Tak, ustalam. Dziękuję bardzo. Ale ja rozmawiałem wcześniej z paniami przewodniczącymi. Dziękuję. Głosowało 22 radnych, 22 za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji 10 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Druk nr 7. Proszę przewodniczącego Komisji Administracji pana Góraka o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podniesienie. Dziękuję bardzo. Głosowało 22 radnych, 22 za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji 11 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia zarządowi powiatu upoważnienia do złożenia oświadczenia o orzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji pod nazwą rozbudowa lotniska Radom, przebudowa i wydłużenie drogi startowej wraz z oświetleniem nawigacyjnym kategorii 1, budowa świateł podejścia Alfa, kategoria 1, budowa ILS, kategoria 1, druk nr 8. Proszę również przewodniczącego Komisji Administracji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności pana Góraka o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. Komisja Administracji na posiedzeniu w dniu 18 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. Czy są uwagi do projektu uchwały? Bardzo proszę, pan Marek Jarosz. Proszę, proszę. Nie, ale to na razie pan Marek Jarosz, proszę. Tak. Konsultacje musimy przeprowadzić na terenie.
Czy pan starosta dodać, wyjaśnić? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Działa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś przeciw? Nie. Głosowało 20 radnych, 20 za. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do realizacji 13 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Druk numer 10. Proszę również pana Guraka, przewodniczącego komisji, o opinię komisji, zajęcie stanowiska komisji. Komisja Administracji na posiedzeniu w dniu 18 grudnia pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi? Nie ma. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych, 19 za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Proszę o ciszę, proszę o ciszę. Przystępujemy do realizacji 14 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Druk numer 11. Proszę przewodniczącego Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności pana Pawła Guraka o przedstawienie stanowiska komisji. Komisja Administracji pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. Czy są uwagi do projektu uchwały? Szanowni Państwo, ja mam uwagę, jeśli chodzi o przyjmujemy tu statut. Ja się wstrzymam przy tym statucie, bo na bazie statutu też później uchwalany jest regulamin Powiatowego Urzędu Pracy i z tego, co dyskusja dziś trwała o likwidacji dwóch filii w Powiatowym Urzędzie Pracy. Moje stanowisko pan starosta i zarząd znają. Rozmawialiśmy również z panią radną Rogulską na ten temat na klubie i uważam, że jest to ze szkodą dla mieszkańców gminy Przytyk. Nie wiem, jak tu odnoszą się inni radni, jeśli chodzi o filię Wiedni. Ja się wypowiadam na temat filii w Przytyku. Dla mnie jest to niezrozumiałe działanie, bo ja propozycję składałem inną, że można było ograniczyć ilość pracowników filii, ale jeśli... Panie radny, bardzo proszę mi nie przeszkadzać, ja się wypowiem. Panie Zbyszku, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Za chwileczkę. Ja na razie, jak udzielę panu głosu, będzie pan odpowiadał. Proszę, no to proszę wysłuchać. Moje stanowisko. Uważam, że jest ze szkodą dla bezrobotnych gminy Przytyk. Również rozmawialiśmy z radną Rogulską, panią Anną. Podobne ma stanowisko. Można było zmniejszyć obsadę kadrową, można było zlikwidować kierowników filii. Ktoś, jedna osoba mogła zarządzać z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Natomiast przypomnę, że Powiat Radomski również nie przystąpił do programu, który był przez Ministerstwo Infrastruktury organizowany, jeśli chodzi o połączenia autobusowe. Ja wiem, że jest to zadaniem wójtów, żeby zgłaszać do starosty, bo starosta wtedy, jeśli jest propozycja wójtów, to zgłasza. I zgłaszają się do mnie mieszkańcy ci
z gminy Przytyk, że nie mają czym dojechać do Radoma, do Powiatowego Urzędu Pracy, bo nie ma połączeń komunikacyjnych. Dlatego, szanowni państwo, ja uważam, że jest to szkodliwe działanie, bo jeśli byśmy zdecydowali się, że, a czym się różni filia w Przytyku od filii w Skaryszewie, panie starosto? Ze Skaryszewa jest bliżej, lepsze połączenie jest. Jest, ale proszę mi nie przeszkadzać, bardzo proszę mi nie przeszkadzać. Zarząd podjął decyzję, zmianę regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy, że będą likwidowane dwie filie. W Przytyku. Propozycję złożył dyrektor powiatowego. Proszę panią kierownik Panie biura rady. Panie przewodniczący, panie starosto, a może dwie minuty przerwy zróbmy? Proszę panią kierownik biura rady o przygotowanie panie przewodniczący, tej uchwały czy możemy chwilę przerwy? Regulaminu, z którego wynika likwidacja. Proszę mi przygotować. Chwila przerwy. Ogłaszam przerwę. Właśnie. 5 minut. Dziękuję bardzo. Weź sobie wszystkie nawet. Jedz wszystkie. I Adasiowi daj. Zostaliście w sumie we dwóch tylko. Już nie ma nikogo. Może chcesz deklarację, co? Nie chcesz? Będzie ci raźniej. Dobra, żart. Zbychu, Zbyszek, to ty Mikła mały, bo mówili, że zarząd nie podejmuje takiej decyzji. Dlaczego Mikła mały? Chyba słyszałeś, że to był mały. Proszę o ciszę, wznawiam obrady. Panie starosto, Wysoka Rado, mam przed sobą załącznik do uchwały nr 204 z 2019 roku Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku. Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. W paragrafie 12 na terenie działania urzędu funkcjonują filie w Pionkach i Używ, jest w Blicy, Skaryszewie, Goździe. Nie ma filii w Przytyku, nie ma filii w Biedni. To jest odpowiedź na pana pytanie, panie starosto. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeszcze raz powtarzam, że można było inne rozwiązanie znaleźć. Naprawdę. Ja się zgadzam, jest za małe bezrobocie. Ale dlaczego dyskryminujemy akurat te gminy? Te dwie gminy? Jest to dyskryminacja. Jestem radnym z tego okręgu, będę bronił. Tym bardziej, że pracowałem w tej chwili, znam te środowiska społeczne, ja wiem, że są to osoby niewydolne. Są to osoby bezradne częściowo. Trzeba było ogromnej pracy, żeby te osoby wyciągać z bezrobocia. Dzisiaj, jeśli byłoby powszechne ubezpieczenie wszystkich osób, to rozumiem wtedy zmiana ustawy o instytucjach rynku pracy, promocji zatrudnienia i wtedy w ogóle urzędów pracy nie powinno być. Ale dopóki ta ustawa działa, dopóki urzędy pracy są,
to traktujmy wszystkich mieszkańców jednakowo. Traktujmy, żeby mogli, mieli jednakową możliwość dostępu do instytucji publicznych i również to, że te osoby są mniej zaradne. Ja się zgadzam, że często są na własne życzenie, ale ja bardzo proszę jako radny z okręgu numer 6 Wolanów przy tych Zakrzew, mnie się nie podoba ta zmiana i moje stanowisko wyrażam jasno. Wyrażam stanowisko, że było błędem likwidowanie tych dwóch filii, bo zgoda, gdybyśmy zlikwidowali 5 filii, zostawiamy tylko pionki i Iłże, dwie duże na prawach miastu, zgadza się. Ale tu Skaryszew jeszcze bliżej jest. Gust ma podobną liczbę mieszkańców, liczbę bezrobotnych, ile Przytych ma. I uważam, że było to niesprawiedliwe działanie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do... Proszę. Radny Górak. Oczywiście nie będę powielał tutaj argumentów. Zgadzam się z argumentami przedstawionymi przez przewodniczącego. Odniosę się jedynie krótko. Jeśli, bo nie miałem takiej informacji oficjalnej, że rzeczywiście taka decyzja już zapadła. Chciałbym takie złożyć oświadczenie, że jestem zdecydowanie przeciwny reformowaniu w ten sposób Powiatowego Urzędu Pracy. I jeszcze raz powtórzę, jestem zdecydowanie przeciwny likwidacji filii Powiatowego Urzędu Pracy w Jedli. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę mi wierzyć, Panie Starosto, do zarządu się zwracam. Całym sercem Was wspieram. Wierzcie mi, wspieram Was wszystkie działania, natomiast proszę również wsłuchiwać się w nas, głos radnych, bo to my uchwalamy budżet, to my jako Rada Powiatu, przypomnę, że zarząd powiatu jest wykonawcą to, co Rada uchwali. I ja szanuję Was naprawdę, ale proszę również, żebyście Państwo szanowali nas jako radnych, żeby nie było używania tego, bo my w kompetencjach, ja sobie zdaję sprawę, że jest w kompetencjach zarządu, ja to szanuję, natomiast wypowiadam moje zdanie, że jest to ze szkodą i proszę się nie dziwić, że ja w ten sposób się wypowiadam, bo będę głosował za dobrymi decyzjami, które zarząd będzie przedstawiał i jestem za, zresztą to widzicie i wspieram te działania i zawsze będę wspierał, natomiast w tym przypadku jest mi przykro, że muszę, ale robię to zgodnie z własnym sumieniem, dziękuję. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych, 13 za, 5 osób wstrzymało się, 1 osoba przeciw. Uchwała została podjęta, Statut Powiatowego Urzędu Pracy został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji 15 punktu porządku obrad. Proszę. Bardzo proszę, jest to jawne głosowanie, także proszę. Dziękuję. Przystępujemy do 15 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Radomskiego za lata 2019-2020. Proszę Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Annę Rogulską o przedstawienie stanowiska komisji. W dniu 19 grudnia 2019 roku Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Radomskiego na lata 2019-20, za lata 2019-20. Projekt budżetu i uzasadnienie przedstawiła i omówiła pani skarbnik Joanna Wątorska. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. Obecnych 5 członków komisji, 5 głosowało za, przeciw, 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
W dniu 19 grudnia 2019 roku Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Ostateczny termin realizacji zadań inwestycyjnych i zadań bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, ustalono na 30 czerwca 2020 roku. Po dokonanej analizie Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Obecnych 5 członków komisji, 5 głosowało za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych, 20 za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji 17 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 21/3/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej powiatu radomskiego, druk nr 14. Ten projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Również proszę panią Rogulską. W dniu 19 grudnia 2019 roku Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/3/2018 Rady Powiatu Radomskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej powiatu radomskiego. Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Po dokonanych zmianach wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Po dokonanej analizie komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Obecnych 5 członków komisji, 5 głosowało za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Głosowało 20 radnych, 20 za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji 18 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, druk nr 19. Również proszę panią Annę Regulską, przewodniczącą Komisji Budżetu, o przedstawienie stanowiska komisji. W dniu 19 grudnia 2019 roku Komisja Budżetu i Finansów odbyła posiedzenie w sprawie zaopiniowania projektu zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt proponowanych zmian. Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok związane są z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami inwestycyjnymi. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 8 377 507 zł, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków
na rachunku bieżącym powiatu również się zmniejszyły. Po dokonanej analizie Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Obecnych 5 członków, 5 głosowało za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Głosowało 20 radnych, 20 za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przystępujemy do realizacji 18 punktu A, 18A. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Radomiu. Wszyscy Państwo otrzymaliście ten projekt uchwały dzisiaj przed sesją. Czy są uwagi do projektu tej uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 19 radnych, 18 za, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do realizacji 19 punktu porządku obrad. Wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Wikło, proszę. Szczególny dzień, ale nie tylko. Chciałbym tutaj wyrazić swoje przeprosiny dla osób, które być może poczuły się urażone, zwłaszcza panią Teodos Jebień. Jest tak, że dopóki żyjemy, możemy powiedzieć coś za dużo, coś nie w porę, coś niepotrzebnie. W języku rosyjskim nieżyjący to pakojnik albo pakojnica. Ja pozwolę sobie zacytować takie krótkie epitafium nagrobkowe. Autor napisał ponad 100 lat temu, ale ono jest naprawdę warte zacytowania, bo kiedyś będziemy tymi spokojnymi. Dziś nie jesteśmy. Umysł mój był lustrem. Widziałem, co ujrzało, znałem, co poznało. W młodości mój umysł był właśnie jak lustro w szybko mknącym powozie, które chwyta i gubi ułamki krajobrazu. Z biegiem czasu wielkie rysy naznaczyły lustro i im świat wszedł we mnie i przez nie wnętrze moje wyjrzało na świat. Tak rodzi się dusza w zatroskaniu, rodzi ze stratą i zyskiem. Umysł ogląda świat jako coś odrębnego, a dusza czyni świat jednością z sobą. Spękane lustro nie odbija obrazów i to jest milczenie mądrości. Póki żyjemy, nie jesteśmy do końca mądrzy, do końca mądry jest tylko Pan Bóg. Dlatego te przeprosiny proszę przyjąć. A to z gazetki parafialnej 20 lat temu, to ja się w młodości parałem, interesowałem taką refleksyjną poezją, nie takim ble, 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 tylko coś, co daje do myślenia. Zawsze byłem człowiekiem refleksyjnym i jestem. Ja teraz. Pani Teodozio, może pani jakiś wierszyk powie? Ja chciałam powiedzieć, że taki dzisiaj szczególny dzień. Pani Marianie, przeprosiny przyjęte. Dziękuję. To pan Krzysztof Kozyra. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, ja chciałbym Panu Staroście Waldemarowi Tralce podziękować, że wraz z pracownikami starostwa uczestniczyli w posiedzeniu Rady Miejskiej w Iłży. Było to bardzo owocne spotkanie. Radni uzyskali wiele informacji na pytania, które ich nurtowały, które zadawali wcześniej. Myślę, że jest to dobra tradycja odwiedzania tych właśnie gmin naszego powiatu. To na pewno dobrze się przysłuży do tej współpracy, o której tak dużo dzisiaj mówiliśmy. Być może pomoże nam te zadania wspólne lepiej realizować.
w imieniu radnych Rady Miejskiej, pana burmistrza serdecznie, panie starosto, dziękuję. Był pan dłużej niż pan powiedział, miał pan godzinę, był pan prawie dwie z państwem tutaj dyrektorami i dlatego serdeczne podziękowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma. Szanowni państwo, gdy byłem na szkoleniu przewodniczących rad gmin i powiatów, również przywiozłem z sobą propozycję szkolenia dla komisji skarg i wniosków. I to szkolenie ma się odbyć 29 lutego 2020 roku w hotelu Gromada w Warszawie od godziny 10 do 15. Gdy ja już dzisiaj byłem na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków, informowałem o tym, ale jakby będą chętni, to proszę zgłaszać do Biura Rady. Opłata za to szkolenie jest 180 zł. Myślę, że pani skarbnik tam z oszczędności budżetowych znajdzie. Jeśli chodzi o oszczędności Biura Rady, mówię o tych oszczędnościach i na szkolenie. I szanowni państwo, również Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego, tam się odbywają ciekawe szkolenia. Ja rozmawiałem z panem doktorem, który prowadził to szkolenie, bardzo merytoryczne, i zapytałem, gdyby była potrzeba taka, jeśli by cała Rada chciała takie szkolenie, żeby dla Rady, to mogą przyjechać u nas tu w tej sali konferencyjnej szkolenie dla radnych przeprowadzić. Szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 15. sesję Rady Powiatu Radomskiego. Jeszcze raz życzę wszystkim zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt, wszystkiego dobrego, odpoczynku i spotykamy się w nowym roku. Dziękuję bardzo.